Ten problem przez 400 lat nie znajdował rozwiązania. Jaki szyfr mogłaby opracować Alicja, by maskował jej odcisk palca i zatrzymywał wyciekanie informacji? Rozwiązaniem jest losowość. Wyobraźcie sobie, że Alicja rzuciła 26-ścienną kostką, aby wygenerować listę losowych podstawień i dała ją Bobowi zamiast słowa klucza. Żeby zaszyfrować swoją wiadomość, Alicja używa losowych podstawień. To ważne, żeby ta lista podstawień była długa jak sama wiadomość dla uniknięcia powtórzeń. Alicja wysyła szyfrogram Bobowi, a on deszyfruje go za pomocą otrzymanej listy losowych podstawień. To kłopot dla Ewy, bo szyfrogram ma dwie silne cechy. Po pierwsze, w podstawieniach nie powtarza się żaden schemat. A po drugie, rozkład częstości w szyfrogramie jest jednorodny. A ponieważ nie ma różnic częstości, czyli przecieków, ewa nie może złamać szyfru. To najsilniejsza możliwa metoda szyfrowania. Powstała pod koniec XIX wieku. Teraz jest znana jako szyfr z kluczem jednorazowym. Aby wyobrazić sobie siłę tego klucza jednorazowego, musimy zrozumieć prawdziwą eksplozję kombinatoryczną, która nastąpiła. Na przykład szyfr Cezara zastępował każdą literę z jednakowym przesunięciem o liczbę między 1 a 26. Gdyby Alicja zaszyfrowała swoje imię, efektem byłaby jedna z 26 możliwych wersji. Niewiele możliwości, łatwo sprawdzić je wszystkie. Nazywa się to algorytmem siłowym. A przy kluczu jednorazowym, każdą literę zastąpi inna liczba od 1 do 26. Ile jest możliwych wersji? 26 pomnożone przez siebie pięciokrotnie, a to prawie 12 milionów. Trudno to sobie uzmysłowić. Wyobraźcie sobie, że podpisała się na kartce, na której położyła wszystkie możliwe wersje. Jak wysoki będzie stos? Przy niemal 12 milionach możliwych pięcioliterowych ciągów stos kartek byłby olbrzymi. Miałby ponad kilometr. Szyfrując imię szyfrem z kluczem jednorazowym, Alicja jakby wybiera losowo jedną z tych kartek. Z perspektywy deszyfrantki Ewy każde pięcioliterowe zaszyfrowane słowo z równym prawdopodobieństwem może być każdym słowem z tego stosu. I to jest tajność doskonała.